Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 15 tysięcy złotych, a otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesienna promocja w sklepie Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Biżuterię srebrną i złotą u nas kupisz najtaniej. Srebro nawet za połowę ceny. Złoto o 30% taniej. Ślubne obrączki już od 590 zł za parę. Skupujemy też złoto i srebro. Przynieś swoją starą biżuterię, a wymienimy Ci na nową. Warto skorzystać już dzisiaj. Komfortowe mieszkania w najwyższym punkcie Kalisza z najczystszym powietrzem. Osiedle Wzgórza Kalisza to mieszkania o zróżnicowanych metrażach, układach pomieszczeń w nowoczesnym obiekcie. Jedno, dwu i trzypokojowe z ponadprzeciętnie dużymi balkonami i terasami, piwnicami w cenie lokalu. Bogata oferta obejmuje lokale w stanie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Oddanie do użytku już w 2017 roku. Mamy nowy tydzień z magazynem miejskim, a dziś mamy poniedziałek, 9 października. Witold Torbiarczyk, rozpoczynamy magazyn miejski. Na początek skrót najważniejszych informacji. Mały Franek z Kalisza wyprowadził na murawę kapitana polskiej reprezentacji. Zakupy w Polance, nowy sklep PZ z Społem. Podglądamy konkurencję, ale jednocześnie obserwujemy potrzeby naszych klientów. 110 lat cechu. Takie rzemiosło ginie. Po prostu brak ludzi w tym zawodzie. Niech się nie ma po prostu rzemieślników, nie ma szkół, które by tak chciały wyszkolić. Zawody zanikają. A przed nami szczegóły. Zapraszam. 430 świeżo upieczonych studentów rozpoczęło w piątek naukę w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Nowy rok akademicki zainaugurował prorektor uczelni, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Tadeusz Walas. Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi. Od stuleci te słowa informują, że Żacy rozpoczęli naukę. Rok akademicki na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, rok 2017-2018 uznaję za otwarty. Indeksy w tym roku odebrało 430 studentów. Nieustępliwie dążyć do prawdy, rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności, by dobrze służyć ludziom i ojczyźnie. Uznawać prawa zwierzchności akademickiej i przestrzegać dobrych obyczajów społeczności studenckiej. Dziękuję bardzo. Kaliskie WPA kształci na kierunkach edukacja artystyczna i pedagogika. W swoim wystąpieniu doktor habilitowany Tadeusz Walas kilkukrotnie podkreślał, jak ważna dla Uniwersytetu i regionu jest nasza uczelnia. Szanowni Państwo, niewątpliwie niezwykle nam miło z tego tytułu, że nasz Uniwersytet liczy się na mapie szkolnictwa wyższego w Polsce, w Europie, a nawet w świecie, co potwierdzają renomowane rankingi. Jesteśmy zgodnie z ustaleniami rankingu perspektyw trzecim uniwersytetem w Polsce. Łącznie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza studia rozpoczęło 13 tysięcy studentów. To 99. rok akademicki na UAM-ie. W przyszłym roku uczelnia świętować będzie stulecie. 7-letni Franek Trzęsowski z Kalisza przed niedzielnym meczem wyprowadził na murawę
Roberta Lewandowskiego. Mały Kaliszanin był członkiem dziecięcej eskorty polskich piłkarzy, którzy wywalczyli awans do Mistrzostw Świata. Franek był pierwszym w historii dzieckiem na wózku inwalidzkim, które towarzyszyło sportowcom w drodze od szatni na boisko. Chłopiec nie tylko wyprowadził kapitana naszej drużyny, ale dzień przed meczem podziwiał ich na treningu i miał okazję porozmawiać z piłkarzami w szatni. Franek przełamuje wszystkie lody. Wielokrotnie udowodnił, że marzenia się spełniają, a spotkanie z Robertem Lewandowskim było właśnie jednym z pragnień obok spotkania z podróżującą po świecie Nelą, małą reporterką i lotu balonem. Swojego idola poznał w sobotę. Dzień przed meczem naszej reprezentacji Franek Trzęsowski miał okazję podglądać ostatnie przygotowania do niedzielnego spotkania i zobaczył, jaka atmosfera panuje w szatni na kilka godzin przed starciem z Czarną Górą. Porozmawiał także z piłkarzami oraz selekcjonerem drużyny Adamem Nawałką. Jednak najważniejszy moment dla siedmiolatka nastąpił w niedzielę. Franek był jednym z członków dziecięcej eskorty wyprowadzającej piłkarzy na murawę. Towarzyszył Robertowi Lewandowskiemu, który na chwilę przekazał chłopcu nawet swoją kapitańską opaskę. Kaliszanin odśpiewał razem z naszą reprezentacją hymn, a później już kibicował z trybun walczącym o awans do Mistrzostw Świata Polaków. Skutecznie nasza reprezentacja wygrała 4-2. Kaliska policja prosi o kontakt osoby, które były świadkami tragicznego wypadku przy ulicy Górnośląskiej 29 września tego roku. Kierowca busa podczas wykonywania manewru cofania potrącił idącą chodnikiem kobietę. Kaliszanka zginęła pod kołami busa. Dramat rozegrał się obok małego Tesco około godziny 9.20. Kierowca dostawczego Mercedesa, cofając na chodniku, najechał na przechodzącą za samochodem 77-latkę. Przybyły na miejsce lekarz, mógł jedynie stwierdzić jej zgon. Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu prowadzą powierzone przez prokuraturę rejonową w Kaliszu śledztwo w sprawie tego wypadku drogowego. Wszystkie osoby mające wiedzę na temat tego zdarzenia i mogące przyczynić się do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego wypadku proszone są o kontakt z kaliską policją pod numerami telefonów. Kierunkowy 62 765 53-64 w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź całodobowo pod numerem kierunkowy 62 765 52-40. Groźna kolizja na ulicy Poznańskiej na wysokości kampusu PWSZ. W poniedziałkowe przedpołudnie zderzyły się tam autobus KLA i Laweta. Drugi z pojazdów wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło przed godziną 11 w poniedziałek. Z ustaleń policji wynika, że kierujący autobusem 58-letni mężczyzna podczas włączania się do ruchu z zatoki autobusowej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu ulicą Poznańską Mercedesowi typu Laweta, którym kierował 47-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Informuje Witold Woźniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Doszło do zderzenia, w wyniku którego Laweta częściowo wjechała do rowu. Autobus nie przewoził pasażerów. Gdyby nie rów, do którego wpadła Laweta, samochód wjechałby prosto w przystanek. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sprawca ukarany został 500-złotowym mandatem i 6 punktami karnymi. Ma 900 m² własną piekarnię i gotowe dania obiadowe. Działa od kilku dni, ale w sobotę odbyło się uroczyste otwarcie. Kaliska PSS z Połem ma nowy supermarket, któremu nadano imię Polanka. To nowy supermarket mieszczący się przy ulicy Polnej. Podczas uroczystego otwarcia gości powitał Piotr Zasuń, prezes PSS z Połem w Kaliszu, dziękując jednocześnie wszystkim swoim pracownikom, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnej placówki. Nowym najemcom pomyślności życzył z kolei dyrektor kompleksu Złote Centrum, Wojciech Chudziński, a proboszcz parafii z ulicy Polnej, ksiądz Antoni Wita, poświęcił niemal całą przestrzeń supermarketu. Najmłodszym dzieckiem PSS z Połem cieszyła się również wiceprezydent Karolina Pawliczak. Na Częstochowskiej jest Delta, na Majkowie jest Majka, a tu mamy Polankę, przepiękna nazwa, bardzo gratuluję pomysłu, taka czysto brzmiąca i naprawdę swojska, tak chyba możemy powiedzieć.
A nazwę wybrano w drodze plebiscytu. Co prawda kilka osób typowało Polankę, ale kosz z dobrociami wręczono Marzenie Grygielskiej, która zgłosiła tę nazwę pierwsza. Upominkami obdarowano także pozostałych klientów, którzy stawiali na tę nazwę. Wstęga przecięta, więc można ruszyć między półki i spytać klientów, czy i dlaczego lubią zakupy w Społem. Bardzo często robię zakupy w PZS-ie, staram się nie robić zakupów w sieciach zagranicznych, a robię w PZS-ie dlatego, że doceniam jakość i świeżość produktów. Przede wszystkim dlatego, no i tak z patriotycznych pobudek. Jest jakość towaru najważniejsza. Zrobię zakupy na przykład w sklepach, gdzie kupuję wędliny PZS-owskich. Są wysokiej jakości te wędliny, bardzo dobre ceny są i po prostu wolę je robić tutaj niż w jakichś marketach, bo wiem, że to jest świeże i dobre. Moim zdaniem jakość wyrobów jest tu doskonała, duża gamma towarów, no i myślę, że przystępność zawsze zakupów jest uzależniona od obsługi, a obsługa w PZS-ie jest wyjątkowo doskonała. Chyba każdy właściciel sklepu cieszyłby się takimi opiniami klientów, więc gdzie tkwi tajemnica sukcesu? Podglądamy konkurencję, ale jednocześnie obserwujemy potrzeby naszych klientów, mieszkańców Kalisza i okolic i wychodzimy temu naprzeciw. Chociażby jak mamy dania gotowe, świeże, gdzie 80% naszych klientów stanowią panie, zapracowane na szybko, mogą kupić niedrogie rzeczy na przygotowanie obiadu. Dodatkowym atutem jest piekarnia w sklepie. Klienci mogą zobaczyć, jak wypiekane jest pieczywo, które za moment trafi na sklepowe półki. W markecie działają 3 kasy tradycyjne i dodatkowo, co jest nowością w tej sieci, 2 kasy samoobsługowe. W Polance, która jest czynna przez cały tydzień, pracują 24 osoby. To jest 10. supermarket, a generalnie już 22. sklep PSS z Połem na terenie Kalisza. Związek Rzemieślników Cechowych pod wezwaniem Świętego Józefa obchodził 110-lecie istnienia. Z tej okazji zrzeszeni w organizacji przedsiębiorcy o wsparcie prosili swojego patrona. Stowarzyszenie może pochwalić się nie tylko długą historią, ale także między innymi wizytą w jego progach Józefa Piłsudskiego. Marszałek bawił w budynku, w którym do dziś Związek Rzemieślników Cechowych Chrześcijan pod wezwaniem Świętego Józefa funkcjonuje. Uroczystości także rozpoczęto w siedzibie stowarzyszenia. Pod wmurowaną w ścianę budynku tablicę upamiętniającą 75-lecie organizacji oraz poległych za ojczyznę oraz zmarłych rzemieślników uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty. W minionych dziesięcioleciach rzemieślnicy odgrywali ważną rolę w życiu Kalisza. W ostatnich latach wiele zawodów zniknęło. Kowalstwo to już takie zawody bardzo rzadkie są. Nie? Młodych ludzi nie ma, bardzo rzadko. Bardzo rzadko chcą pracować. Uczniowie, którzy się wyszkoli, to każdy odchodzi i nie chce w tej branży, w tym zawodzie pracować i woli gdzieś jakąś tam lżejszą pracę czy studia. Młodzi ludzie, którzy zdecydują się na pracę jako mechanicy, szewcy czy krawcy, egzaminy zdają właśnie w cechu. Zadaniem tego jest także szkolenie czy pomoc na przykład prawna zrzeszonym przedsiębiorcom. Przede wszystkim wspieramy rzemieślników. Wszystkie zakłady prywatne, które są to już od zarania są zrzeszone. Występujemy jako zrzeszamy i uczniowie u nas zdają egzaminy czeladnicze. Należymy też do, podlegamy pod Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i przeprowadzamy, no opiekujemy się w jakiś sposób naszymi rzemieślnikami. W związku zrzeszonych jest około 100 rzemieślników. Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości przeszli do sanktuarium Świętego Józefa, by tam modlić się przed obliczem swojego patrona. A na koniec jak zwykle zaglądamy na portal faktykaliskie.pl. 18 kolejnych rodzin, które notorycznie nie płaciły za miejskie lokale, otrzymało nakaz eksmisji do Petryk. Zaległości niektórych sięgają nawet 50 tysięcy złotych. W pierwszej turze do mieszkań socjalnych w gminie Stawiszyn miało trafić 20 rodzin. Wszystkie znalazły sobie mieszkania zastępcze we własnym zakresie, o czym przeczytacie Państwo na portalu faktykaliskie.pl. I to wszystko w poniedziałkowym magazynie miejskim. Już za chwilę prognoza pogody. My spotykamy się jutro. Zapraszam. Do zobaczenia. Do wtorku.
wieczór pogodny, termometry pokażą 7 stopni na barometrach 999 hektopaskali. Nocą zacznie przybywać chmur na termometrach 7 stopni. Wtorek słoneczny, od czasu do czasu na niebie będą pojawiały się chmury, niewykluczone opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia 9 stopni, ciśnienie nadal niskie, barometry pokażą 997 hektopaskali.